Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus ponaglił uczniów, by wsiedli do łodzi i udali się przed Nim na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Po odprawieniu tłumów wszedł na górę, aby się modlić samotnie. Gdy wieczór zapadł, pozostał tam tylko On. Tymczasem łódź była już wiele stadiów od lądu, lecz spychały ją fale, bo wiatr był przeciwny. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po jeziorze. Gdy uczniowie zobaczyli go idącego po jeziorze, przerazili się i mówili: „To jest zjawa”. I ze strachu zaczęli krzyczeć. A Jezus zaraz odezwał się do nich, wołając: „Odwagi, to ja jestem. Nie bójcie się”. Piotr odzywając się, rzekł mu: „Panie, jeśli to Ty jesteś, rozkaż, abym przyszedł do Ciebie po wodzie”. On powiedział: „Przyjdź”. Wyszedłszy z łodzi, ruszył Piotr po wodzie i doszedł do Jezusa. Gdy jednak poczuł gwałtowny podmuch, strach go zdjął. Kiedy zaczął tonąć, krzyknął, mówiąc: „Panie, ratuj mnie”. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go i rzekł: „Dlaczego zwątpiłeś małej wiary?”. Kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś w łodzi oddali mu pokłon i mówili: „Naprawdę jesteś Synem Bożym”. Słyszeliśmy tę Ewangelię, rozważaliśmy ją już parę dni temu. I wtedy mówiłem o tym, że ta Ewangelia jest też o takiej wierze w siebie, która jest oparta na relacji z Panem Jezusem. Natomiast kiedy teraz czytam dziś tę Ewangelię, to co mnie poruszyło w niej, to jest to, że Pan Jezus najpierw szukał bliskości z Ojcem, z Bogiem Ojcem. I był sam na górze, żeby realizować tę bliskość. Natomiast potem ewidentnie, dla mnie jest to ewidentne, że zapragnął bliskości z uczniami, bliskości z człowiekiem. Jest coś takiego, że potrzebna jest w naszym życiu i ona właśnie była w Jezusie, taka równowaga między bliskością z Bogiem i bliskością z człowiekiem. Nie da się zastąpić bliskości z Bogiem bliskością z człowiekiem i odwrotnie. Potrzebne jest jedno i drugie. W każdym razie Pan Jezus to w sobie miał. On tak samo mu zależało, tak samo, moim zdaniem tak samo mu zależało na bliskości z Bogiem, jak i na bliskości z ludźmi. Oczywiście Pan Bóg jest najważniejszy, ale to nie znaczy, że relacja z Bogiem, jest bliskość z Bogiem, jest ważniejsza niż bliskość z człowiekiem. To zresztą pamiętamy to chyba słowa świętego Jakuba, tak, że jeżeli ktoś nie miłuje bliźniego swego, a mówi, że miłuje Boga, to sam siebie oszukuje. I teraz właśnie. Kolejna odpowiedź, możliwa odpowiedź na pytanie, dlaczego Pan Jezus zrobił ten znak? Dlaczego On postanowił chodzić po wodzie? Czy to chodziło właśnie o to, żeby na uczniach zrobić jakieś wrażenie, żeby jakoś tak, nie wiem, zaimponować im? Nie? Myślę, że nie. Właśnie kolejna odpowiedź, dlaczego Pan Jezus to zrobił, to jest odpowiedź, która brzmi: zrobił to w imię bliskości z nimi. Doświadczył bliskości z Bogiem Ojcem i teraz chciał jak najszybciej doświadczyć bliskości z uczniami. Ale oni byli gdzieś daleko na jeziorze, w łodzi. No więc co zrobił? Po wodzie poszedł. Nie? Myślę, że szybciej się chodzi niż płynie. Więc Pan Jezus postanowił, mając taką moc, zdolność, nie, postanowił iść po wodzie do nich, żeby się z nimi jak najszybciej spotkać. Właśnie jak najszybciej spotkać się z Nim.
Dla mnie ta Ewangelia jest o tym, jak bardzo Panu Jezusowi zależy na byciu z nami. Na tym, żeby się z nami po prostu spotykać. O, żeby mnie tak bardzo zależało na spotykaniu się z Jezusem, jak Jemu na tym zależy. Jestem przekonany, że Jemu dużo bardziej zależy na bliskości ze mną niż mnie na bliskości z Nim. Choć teoretycznie powinno być odwrotnie. Ale niestety nie jest odwrotnie. Jezusowi ogromnie zależy na bliskości z nami i dlatego robi wszystko, żeby się z nami spotkać. I teraz co widzimy? Pan Jezus przybliża się do apostołów. Oni oczywiście nie biorą, widząc jakąś postać, nie myślą najpierw, że to zjawa, no bo jak to, nie? Pan Jezus, nie? Miałby iść. Może nawet on wyglądał na Pana Jezusa, ale ponieważ absolutnie, nie? Byli przekonani, że to jest niemożliwe, żeby Pan Jezus tam chodził po tej wodzie, no to myśleli, że to zjawa. I teraz co się dzieje? W pewnym momencie Piotr dowiaduje się, że to jednak jest Jezus, że to nie jest zjawa. I ja myślę, że po części urzeczony tym pragnieniem Pana Jezusa bliskości z Nim, mówi, ja też chcę być jak najbliżej Ciebie, czekałem na Ciebie, tęskniłem za Tobą. Nie? I Pan Jezus mówi, no to chodź do mnie, to teraz Ty też podejdź do mnie. Ja przeszedłem taki kawał drogi, a Ty zrób chociaż te parę kroków. Ja oddałem za Ciebie swoje życie, umarłem za Ciebie na krzyżu, to Ty chociaż przyjdź do kaplicy, pomódl się, zrób medytację, weź słowo, weź Pismo Święte, pomódl się po prostu. Daj mi ten czas, tę godzinę, chociaż coś mi daj z siebie. Znaczy, w sensie zrób coś w imię tej jedności, w imię budowania tej jedności, bliskości, więzi. I dla mnie tym jest to chodzenie Piotra po wodzie. Tą jego odpowiedzią na wielkie pragnienie Pana Jezusa by być blisko z Piotrem. Tak więc potraktujmy tę dzisiejszą Ewangelię. Ja w każdym razie ją traktuję jako piękną Ewangelię o pragnieniu bliskości Boga ze mną i też o tym, że mi ciągle tego pragnienia brakuje i że też chcę być jak najbliżej Jezusa i chcę, żeby On mnie pobudzał do tego, żebym ja chciał być jak najbliżej Niego. Odczytajmy tak tę Ewangelię. W pewnym momencie Piotr się przeląkł wiatru. Jest coś takiego, że my odpowiadając na Jezusowe pragnienie bliskości z nami, reagujemy czasami takim przerażeniem swoją grzesznością, byle jakością, tym, że nie jestem godzien, właśnie, nie? Tak, i on się skupił na sobie. Pod wpływem tego wiatru on się zaczął skupiać na sobie, właśnie na tym, że on jest przecież taki słaby, że on nie jest taki jak Pan Jezus, że on jakby nie ma prawa chodzić po wodzie. Czyli nie ma prawa jakby wznieść się ponad swoje słabości, ponad swoje człowieczeństwo, tak, bo modlitwa to jest swego rodzaju wznoszenie się ponad nasze człowieczeństwo. To jest sytuacja, w której ja jakby jestem w pewnym sensie nad człowiekiem, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, czyli człowiekiem doświadczającym nadprzyrodzoności, wyjątkowości, wielkości, która pochodzi od Boga, nie? Która pochodzi od Boga, która nie jest moim dziełem, nie jest moim wymysłem, tylko On mi to nadaje. On mi to udziela. No, tak więc niech ta dzisiejsza Ewangelia budzi w nas to pragnienie bliskości i skłania nas do tego, byśmy naprawdę robili co w naszej mocy, by tę jedność z Bogiem, bliskość z Bogiem zrealizować. Thank you.
więcej materiałów, zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.